Hej, z tej strony Kiksuję w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Z nami jest Faust Siemanko. i Repus. Ej, to tej serii? Ja już to zapomniałem. No. Jak tam życie, Kiksunio? Co tam robisz? A już mam plany co swoje. Co to Japonia leci tą dywizją u góry? Jedna dzielna kawaleryjska dywizja mongolska. Powstrzyma ich. Walcz, walcz. Bo ja mam ale plany. Faust, przestań robić to, co robisz. Ale po co zaatakowałeś Japonię? Ja po prostu ratuję moich faszystowskich przyjaciół z Kośnoki. Ale to jest żałosne, co ty robisz. Ja po prostu robię to, co musi być zrobione. Tyle ci powiem, o. I co? I głupio ci. Niech coś nie odpozowujcie, mam plan. Tak, ty masz plan. Pewnie zmodyfikowałeś save'a i tam kurwa, już masz milion ludzi. Widać tu 1000 siły politycznej, kurwa, nie zdążyłem kliknąć. Wy macie tak, jesteście swoją armią non-stop, no to tak. Zjednocz ich. Tutaj. Tak, wszystkich do jednej armii biorę. No widzisz, to ty nie miałeś wszystkich w jednej armii. Ja się nauczyłem, że w wojnie z ZSRR trzeba mieć jeden długi front, żeby oddziały się mogły przegrupowywać na luzaku. Ja się bawiłem w tych generałów, ale miałem tak często, że miałem po trzy armie na jedną prowincję nałożoną. No, bo za szybko cię puszuje po prostu. Nie, bo na przykład teraz generał, który jest wytrenowany najmocniej, ma 7 poziom umiejętności. Aha. A ten dopiero co chyba jest, on jest w Japonii. To nie dość, że ma 7 poziom umiejętności, to ma 6 specjalizacji. Mhm. Ej, moment, co to ma być? USA spiskuje na Japonia? Nic nie wiem o tym. Odbij wyspy Marszala od Japonia. Przecież brzmią strasznie amerykańsko. Zrywam nasz pakt o nieagresji. I w ramach sojuszu z Japonią wypowiadam wojnę Ameryce. Ale jeszcze nie wypowiedziałem wojny Japonii. Ale ja wypowiadam wojnę Ameryce. Aha, no to widzę. Lubisz się bawić na dwa fronty? A jak? Totaler Krieg. A co tam, żeby było ciekawiej? No, to moje armie już, że tak powiem, kończą tę nierówną walkę. Powoli. O, jak patrzę, zawrzyj pokój. No. To jest, że wynik wojny strony wygrywającej musi wynosić minimum 50%, aktualny 0. Czyli, jak że co, to? Ja muszę mieć 50%, czy jak? A ty zobacz, najeżdżając na mnie. Aktualny wynik 35%. A, czyli ty możesz wysłać zawrzenie pokoju. Ciekawe. Niż 50% mieć. Ale ja niekoniecznie chciałbym zawrzeć z tobą pokój. Dlaczego? Bo myślę, że bardziej się przydasz martwy niż żywy. Nie no, żartuję. Mam dla ciebie specjalną robótkę, słuchaj. A, czyli dla ciebie jestem już tylko hostem, tak? Tak. Tak mnie traktujesz? Tak. Przykro mi, Repus. Takie jest życie. Nie no, żarcik, spokojnie. To ja cię kiedyś zaprosiłem do serii. Spokojnie, mam dla ciebie plan. Spokojnie, nie denerwuj się. Ja się nie denerwuj, takiego drugiego już nie znajdę. Spokojnie. Od mojego wozu weźmiemy... Takiej drugiej gąsienicy do rudego już nie znajdę. Kurczę, czego mi brakuje? Sprzętu piechoty, no patrz. Miłości na przykład, co? Atakujesz kochanych Rosjan. Prawda. I Amerykanów. No, Amerykanów nie jeszcze nie zaatakowałem, przepraszam bardzo. Czemu pod Stalingradem nie ma żadnych obwarowań? Powinny być. No, nie ma opcji na obwarowanie. Buduję je ręcznie, walić was. Amerykanie mają w sumie troszkę za dużo dywizji, tak mi się wydaje. Trump Empire, no nieźle. Co ty tak lecisz tym wojskiem? Mam 3000 ludzi, chłopie, zaczekaj. Sorry, nie wiem gdzie kliknąć, żeby zaczekało. Ej, nie rób do ataku! Tego. Widzę, że już rozpocząłeś. No jasne. Przecież nic nie zrobię, póki nie będę miał bomby atomowej najprawdopodobniej.
I bardzo dobrze. Padaj, bo w sumie bym z tobą powalczył w Europie. Bo Repus trochę dostaje w ciry. Możesz mu pomóc. Jezu, mam te kolory wszędzie. Pomoże. No i flota. Pomoże, pomoże, dasz radę. No nie gadaj, że to się tak skończy, Repus. Weź zawsze ten pokój, zrób ze mnie marionetkę. No tak, ale jak zawrę pokój, to nie będę miał pełnych punktów, żeby wszystko zrobić. A mnie to nie obchodzi, lecimy na. No to wycofaj armię po prostu do tyłu. Nie, ma za dużo ludzi. No widzisz. Kiedy Repus przychodzi ci na pomoc, a ty jeszcze narzekasz na mnie. I teraz! Przychodzi na pomoc, bo powiedziałem mu wojnę, przychodzę na pomoc. Można tego tak nazwać? Co ta Japonia robi od tej północy? Zostawcie ten półwysep. Atakują cię Japończycy w końcu? Się zastanawiałem, kiedyś ruszą. Dzielna mongolska dywizja, rób swoje. Zazdroszczę ci, że masz Mongolię. Ja mam tylko jakichś Włochów biednych, którzy dają mi średnie czołgi. Do dupy, taka robota. Jest, Japonia wezwała Mengjian. O, Emilian Hirt zostaje ten w wojsku. Dopiero teraz. A, to dostaje się jako asa. No. Fajnie. Zazdro trochę. Dobra, teraz trzeba tutaj. To co, robimy bitwę pod Kurskiem? Ale Pearl Harbor. Co? Nie miałeś tam ludzi? Łatwo poszło. Wyglądają dwiema dywizjami. Very nice. Bardzo mi się to podoba. Dobra, w końcu mam ludzi jakiś. Czas ci odepchnę. Zajęli Pearl Harbor, no nieźle. Jak wzięli dwie dywizje. Takie USA. Dwie dywizje na jedną twoją. Jezu. Myślisz, że na początku się przejmuje, co się dzieje na Pacyfiku? Mogę od razu wyjść, dodam wam save'a, przerzucę, zapiszę ci grę. Nie, cokolwiek. Masz grać do końca. Nie ma pussy outowania. Ale to nie jest pussy, to jest kurwna kiksunia. Kogo mi... Boże. Nawet UK nie wziął, USA se wziął. Żeby nic nie robić. Moskwa mi zaraz upada, no przecież nikogo nie ma chyba w tej Moskwie teraz. Już fortyfikacje obok Moskwy zajęli. A, bo tutaj są forty. Dlatego tak tutaj opornie dosyć idzie. W Stalingradzie też zbudowałem. Naprawdę? No. A, faktycznie Stalingrad też trochę kiepsko idzie. Dobra, gdzie są moje bombowce? Zaraz się tym zajmiemy. Zaraz tutaj naprawię. Błędy w przyszłości. Muszę tylko pousuwać stare skrzydła. Teraz tak, jesteś gotów na disco? Rób to. Jesteś gotów na polo? A, nawet nie musiałem rzucać tam bombowców, patrz. Jednak trzeci poziomowy fort to za mało na milion. Upadek Moskwy? No, cóż. Fajnie, fajnie było. Upadek Stalingradu. No, dobra, klikaj to już zawrzenie pokoju. Ale nie, bo jak kliknę zawrzenie pokoju, to nie poddasz się, a ja chcę cię 100%. Wycofaj wojsko, oszczędź swoich ludzi. Ratuj ale ich. Ale po co, jak i tak jest, już 500 000 straciłem kolejne. Właśnie, jak tam straty? 2800 do 600. No, mogło być lepiej. Czemu oni się nie ruszają? A co i wygrałem, jak grałem na singlu. Widzisz. Ja taki durny jak bot nie jestem. Ktoś spiskuje. Bułgaria spiskuje na mnie. Jak to możliwe? Ja wam dałem ziemię, a oni na mnie spiskują. Daj się spiskować w Bułgarii nieładnie. No właśnie. Jesteś tak słaby. Dokładnie. Chyba się poddam w tej grze. Ciekawi mnie... No dobra, pierw może... Nie no. Repus, czy ty serio chcesz upaść? Nie! O, fuck! Nie w ogóle. Zrzuciły się na mnie... wojska Kanady. O, możecie słyszeć pilareczkę.
ale już niedługo. Przyjdzie się na mnie wojska Kanady w Jugosławii. Chyba przegram. No właśnie, Kanada jest w Sycylii. Kurczę. Co oni tu robią? Czy zaraz z Jim zajmą? No. Przecież zwykle to się dzieje. Przecież co robi Włochy w takim wypadku? Zawsze wysyła wojska przez Morze Śródziemne, gdzie jest flota francuska i angielska. To jednak połączono daje niezłe wrażenie. Szczególnie, że takie pojedyncze wojska wysyłają. No, ja chyba muszę wejść na obowiązkową służbę. Tak z ulega włoskiej presji? A to dopiero mamy 40 rok! A, no to wiele tłumaczy. Jezus Maria, jaki skurcz w udzie mnie przed chwilą złapał, aż się zamknąłem. Biedaku. A propos cierpiałem. Baku. A propos Baku. Atakujemy Baku. Obserwatorzy artyleryjscy. Co to daje? Chyba plus 1 000 000 do ataku. A, zwiad daje. Już zostawione to jest, są moje armie oczywiście, są upośledzone i nie umieją tego wykorzystać. Masz 3 dni na wycofanie armii, bo inaczej wszyscy zginą. Tak, już mi dywizje parują, bo nie mają ludzi. Z 2 200 000 armii zostało mi 1 600 000. 3 miliony ludzi ci zabiłem. No potrzebujesz 20 punktów tej siły politycznej na zwiększenie poboru. A to muszę się pośpieszyć. 20 dni. Dobra, gdzie jest najtrudniej? Tu na górze chyba się jeszcze bronisz jako tako. To tam wyślę samoloty jakieś. Ale już mało mi tych samolotów zostało. Szyfrowanie półanalfabetyczne, okej. Okay. Półanalfabetyczne? Ty, a twoi ludzie w ogóle mają ekwipunek wojskowy, bo oni jakby tak... Powaliło cię? Padają minus 122, dwie minus 122 tysiące wyposażenia z piechoty. Minus ile? 122 tysiące? Jak ty to zrobiłeś? Miałem 70 tysięcy na zapasie na początku wojny. Ty chory pojebie. Bo Stalin nie wydał rozkazu, żeby podnosić broń po zmarłych towarzyszach. Goddammit, czemu Włosi są tacy słabi? Muszę tam wysłać moich ludzi. Ja tam specjalnie fortyfikacje w tym Baku zacząłem budować. O. A ty sobie wszedłeś jak... jak do siebie. No cóż. Fajnie się to słyszy. Jak tam, Kiksunio? Szykujesz jakąś ofensywę? No. Jakiś D-Day? Który jest strony? Lewo, prawo? Wszędzie. O, oh, fuck. To zmasowany atak. Projekt Manhattan! Shit, jesteś ambitny, a... Czas w takim razie szybko wykończyć repusa i lecieć w samoloty. Kiksunio tam nic nie robi przez całą grę i jeszcze wygra. 3 miliony ludzi w zapasie. Myślę, że to już niewiele ci da. Przecież wy na tym południu wchodzicie jak chcecie, bo ja tam wojska nie mam. No właśnie widzę. Trochę to smutne nawet. Chyba nawet przesunę linię. Dyplomacja antykapitalistyczna. Na koniec. Właśnie, już tam się szykuj, że ruszamy razem na USA, nie? Jak mi dasz Lend-Lease 120 tysięcy wyposażenia piechoty, to okej. Okay. Ale ja sam zużyłem na ciebie wszystko, co miałem. Nawet więcej. No Holandia ze mną nawet wygrywa. Przynajmniej to 90 jedności narodowej robi swoje. Będę musiał się szybko zrzucić świeżymi dywizjami. A właśnie, ile tam do kapitulacji? O Jezu, jeszcze 30%. Weź się poddaj. Uciekaj już stamtąd. Masz jeszcze armię na granicy z Japonią? No. Nieźle.
Jedyne dywizje, które walczą w tej wojnie i jakoś dają radę walczyć. Kurczę, czemu mi Japonia nie wysłała żadnych korpusów? Bo bym tam od razu ruszył się, a oni to przymulają, nic nie robią. To znowu północna Francja, desant morski. Holandia, co to Holandia robi? Pogrzało ją trochę. Ty powiedziałeś wojnę, tak? Tak. Bez wojska na granicy? No, wrzuciłem włoskie, ale nie wiedziałem, że jest takie słabe. A tak na pewniaka nie, bo wszystko mi wychodzi na twoim froncie i... Aha. Czyli no, ja chcę zginąć szybciej. Jakieś 2 sekundy będziesz miał... Znaczy jakieś 2 sekundy. Jakieś 2 punkty będziesz miał przy konferencji pokojowej. Za bombowce i flotę. Ej, ale w sumie mam tylko 88%. Włosi mają nawet 7%. Pewnie za Francję. No weź się poddaj. Zamknij japę. Ale ty jesteś. Według mnie fos jest bardzo przekonujący. Okrutnie. Nie, czystko oficerów się skończyło. Dobra, już się pokonam. To wrzucam w takim razie do armii. No i tak się żyje powoli na tej wsi. No i gdzie ten mój przemysł za Uralem? No właśnie, jazda na Ural, po przemysł za Uralem. Co tu się stało w tym Leningradzie? Czemu ja mam otoczone jednostki? To jest kumbak. Tak, ty możesz kumbak zrobić. Dobra, moment, muszę to jakoś ogarnąć, bo... Wygląda strasznie, więc tak, to będzie połowa armii. Teraz tak. No, eny. Jest gorzej niż myślałem, no. To robię tradycyjną taktykę rosyjską. Czekaj, gdzie nie wygra 2 miliony ludzi, tam wygra kolejne 2 miliony ludzi. Owo. Dobra, i pozwolisz, że zrobię tylko... Nie pozwalam. I nie... Jako mistrz gry nie pozwalam. Jesteś mistrzem gry? No. Co to, Dungeons and Dragons? Ta. No dobra. Fair enough. A tu zrobimy linię... O, tu na przykład. Dobra. Dokonaj przewrotu. Zewnętrzne siły polityczne. Przygotowuję przewrót. Myślałem, jakiś lak poczułem. Holandia wezwała Hindebelandę. To był mój penis. Fuck. Indabelanda mnie zniszczy. W ogóle kiedyś to było takie OP, jak tych Hindi Belandii nie było i tak dalej. No, prawda. Odkrywaj sobie te jakieś Holandię i miałeś od razu te wyspy i gumę dla siebie. Nie mogę wywalić stąd tę dywizję. Aha, są okrążone, więc stracę wszystkich. To nie, to wracajcie. A wy się do nich przebijcie. Weź się poddaj, to cię może oszczędzę. Teraz? To klikaj zawrzyj pokój, proszę bardzo, rób to. Nie mogę. Rób to. Nie. Tak? Nie, 100%. Wycofaj się obrót. Idź se tam na południu w to państwo chińskie i tak dalej.
Oddaj się. Ja już ci kotły robię tych pojedynczych dywizji. No tam dwie dywizje mi zabijesz, no. Straciłeś 4 miliony ludzi. Worth it. No prawda, w sumie moje dywizje są znacznie więcej warte niż twoje. O, zrobiłem ci kocioł chyba 12 dywizji tu na dole. Nieudany zamach na życie Trockiego. Nic nie potrafisz zrobić dobrze. Ono miało iść dzielnie na Moskwę. Ile to będzie ludzi? Gaduję, że do 4 milionów dobijemy jeszcze w tym odcinku. 15. I, proszę państwa, jest 4 miliony, uwaga. 4 miliony 100. Ja przez sobie coś nie powiem tego, co się dzieje. O, Zjednoczone Królestwo mi się zrzuciło. No. Ale trzeba ich ogarnąć na szybkości. A właśnie, bo ja mogę zrzucić przecież... Bułgaria wypowiedziała mi wojnę, co za śmiecie. Nie tobie. Tylko Grecji. No przecież Grecja to moja marionetka. Cicho. Wypowiedziała Grecji, nie tobie. O. Wiadomo, stoję o co po chodzi. Demokratycznych przyjaciół. Mogę zaprosić kogoś. Stronie. Węgry. Nie, bo spiskują na Czechosłowację, nie chcę walczyć z Czechami. No, to załatwione, przewrót. Na chuj ci ten przewrót, zaraz ci jebnę. Nie rób tego przewrotu. Skończymy tą wojnę i tak załatwione przewrót. O, już mam ropę, nie potrzebuję z Wenezueli. No nie, w sumie gdyby takie Tuwi co ja, Mongolia, to tam jeszcze to Sin na początku, wziął cię zmianę na komunizm, to byś nie miał szans. No, prawda, byłoby znacznie ale, ciężej. Ale weź tu dealuj z botem. No, prawda też. Już 4200. No dawaj tu Haczewski, musisz. Bez broni, ale wygrasz. Masz ludzi dzielnych. Dzielne serca chyba. Masz 3 miliony w zapasie. Nie oszczędzaj ich. Dawaj od razu, agresywnie. Wykonuj plany. No, Bułgaria mi wysyła Lendlease. Cztery miliony 300 tysięcy. Szybko ci idzie. O, długo ci to jeszcze zajmie. No właśnie, no długo, no bo masz 90%. Zdej mi chociaż tego popularnego figuranta i ułatwi mi życie. Władywostok już Japońcy zajęli. Naprawdę? No to powinieneś paść. Ile? 20% zostało. Jazda. Atakować tam. No więcej ludzi! No ty od góry tam próbujesz. A, bronisz Archangelska! No to co, robimy rajd na Archangelsk. A jak tam idzie sytuacja z Wielką Brytanią i Holandią? Kurde, kiepsko. No nie powiedziałbym. Rzućcie się tam, jazda. Jak tam... Japonia cię coś podgryza, Kiksunio? Wysepki bierze, tylko te małe. A. Tylko małe, to nie wiesz jak się zdesantować, geniuszu. Filipiny dalej istnieją. A, przypłynęła Ameryka, kurczę, do mnie. No co, no co za beczunia. Dobra, więcej ludzi. Tylko weź momencie. Szybko skończ, że po sobą mi wkurza ta komuna francuska ze statkami tutaj. Okej. Okay. Nie rzuci konwoje. Spokojnie, ja mam ludzi. Właśnie. Do siebie. Czemu ja nie rzuciłem moich łodzi podwodnych do ochrony? Brytyjska flota. Jezus Maria, te łodzie podwodne. Co ja teraz zrobię? A, zniszczę je. Nawet polskie niszczyciele popłynęły.
O, wolne fabryki. Jak miło. Więcej broni w takim razie. Możemy wolniej, bo mi gra już laguje. No też mi tak trochę... Nie mogę... Nie ma wolniej. No to, że ty upadasz, to nie znaczy, że Ogar. Nie ma wolniej. Ja pierdolę. Weź z takim graj. Daj na 3. Odezwał się, dołącz się do wojny, tak... Bo został zaatakowany. Typowe stany. Dokładnie. Weź lepiej upadaj szybciej. Ale przynajmniej gra, wiesz, historycznie, a nie jak ty. A co, ja nie upadam? No... chyba nie kojarzę, żeby coś takiego był front radziecki. Aż za Uralem. Że aż dochodzą do państwa chińskiego. To może czytaj lepiej historię, co? Fakty. Co ty sugerujesz? Jak ostatnio, bo mieliśmy na języku polskim, tam o getcie warszawskim, tam były chyba przeprowadzane eksperymenty na ludziach i tak dalej, na chorych. No to na więźniach obozów. No ta, i ten, i kumpel też tam zaczął gadać, że on wolałby powiedzieć na maturze coś takiego, no bo to są zabobony te tutaj. Takie gdybanie. Gdybanie, kurwa, o getcie warszawskim. Jezu. Jednak walka na milion frontów jest gówniana, bo trzeba ogarniać wszystko naraz. Oj, Hitlerowi też już się nie chciały, się zabił na przykład. No właśnie, też chyba zaraz się zabije, bo to jest po prostu... Tylko on tam ma wszędzie dywizję, tylko artylerii, jak widzę. Ale okej. Ja mam magiczne dywizje, ty nie wiesz, jakie ja mam połączenia. Ja widzę wszędzie, że są te dywizje z kropkami, czyli dywizje artyleryjskie. Ty słyszę, jak napieprzają. A, no tak, ale one tam mają lepsze... Lepsze domieszki. To nie jest taka zwykła artyleria, nie? Napełnia się białą magią. No ba. Aryjską magią. Już widzę, że na dole nie bronisz w ogóle ziem, to zrobiłem tam wojska konne, które po prostu jadą sobie przez te stepy i podbijają to. Które robię na Archangelsk. To widzę tak tropikalnie, konie tutaj na stepach. Tak historycznie. Oby cię sąsiad mózg wywiercił swego. Prawda. Jakość nagrywania, perfekcyjna. Dobra, tu jest wszystko tip-top, tu jest wszystko. Zostało mi milion ludzi w zapasie. Na początku odcinka były 3 miliony. No już 5 milionów ludzi ci zabiłem, ale przynajmniej historycznie, historycznie. Historycznie to strzel sobie w łeb. Ale gdzie ty idziesz tą artylerią? Stop! Ja nigdzie nie idę. Dobra, idę do tego Archangielska. Dobra, daj. No i kończymy w końcu wojnę. Ale to będzie piękne zwycięstwo. Czemu te trzy dywizje cofają się w prowincji, która nie jest nasza? Bo już tam infrastruktury nie ma. Co jak w całej Rosji. A już tutaj fortyfikację budowałem. Koniec, nareszcie. Musiałem zająć milion ziem rosyjskich, żeby cię wykończyć. Się okaże, że to jeszcze nie starczy. Nie, jeśli to nie starczy, to ja się poddaję po prostu. Ok, obiecujesz? Czekaj. Stałem obiecujesz? Rzeczy od Włocha. Nie. Nie obiecuję. Cipa. No pauza. Bo musiałem dorzucić wojska, które Włosi mi dali. Skończ to już. A, sora. Zapomniałem, że ty już tutaj... No. Koniec! Co? A, no, koniec! Jazda. Uwaga, ostatnia twierdza radziecka. Komunistyczna pada. Te moje fortyfikacje, które... Mauzoleum Lenina zostało w tym momencie zniszczone. I... Koniec, do końca dnia. No i poddawaj się, przegrałeś zachód. Co jest? No przestań! Poddawaj się. Co mi odebrałeś? Jeszcze.
No, jest. Dobra, jazda. Rajd na Murmańsk. Odcinek powinien się już kończyć, ale no... No, ale w sumie... Prawda, skończycie w następnym odcinku. Nie, widzicie, nie chcę nagrywać kolejnego odcinka. Piksunio. No dobra, to zaczęła się wojna, może w następnym się skończy. Zobaczymy jak będzie. U mnie kolejnego już nie ma. Jak to nie? No musisz, no przecież nie będziesz grał? Będę patrzeć tylko. Ale nie chcesz zostać moim przyjacielem małym? Chciałem wyjść, jakbyś wziął pokój. Ale ja ci spokojnie, nie zabiorę ci więcej niż 3/4 ziem, obiecuję. 3/4. Nie, no żartuję, w ogóle ci nie zabiorę ziem. Dorzucam w kolejnym odcinku. Narysuję ci tylko coś. Którego u mnie nie będzie, do zobaczenia, cześć, pa. Na razie. Pa.